Natalią poznaliśmy się w szkole. Później zacząłem do niej pisać przez internet. Tak, zaczął do mnie pisać. Ja za bardzo nie reagowałam na te zaloty, ale spotkaliśmy się na jego studniówce. Moja studniówka wyglądała tak, że poszedłem z jedną partnerką. Dokładnie. Później się gdzieś tam zobaczyliśmy, trochę zaczęliśmy rozmawiać. No i od tej pory tak naprawdę jesteśmy razem. Poszliśmy na tak zwanego kielicha. I tak, później zaczęliśmy ze sobą ogólnie bardzo dużo pisać, też bardzo dużo rozmawiać. No i tak to się wszystko zaczęło. Temat zaręczy na początku był dla mnie bardzo trudny. Nie wiedziałem, jak to za bardzo zorganizować. Przy wyborze pierścionka pomógł mi mój dobry kolega Paweł Szczepaniec, którego z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że pomógł mi w tej sytuacji. I następnie wybraliśmy się na wycieczkę do Turcji. Pamiętam, że jak się pakowaliśmy tak na ten urlop, to ja tak pakowałam też moje rzeczy Łukasza i tam Łukasz mu, dopiero później oczywiście mi powiedział, że pakowałam takie jedne jego dresy, a tam był pierścionek w kieszeni. Mówi, Boże, dzięki Bogu, że Ty tych dresów nie wyjęłaś. Tak, miałam taką fajną kieszonkę w tych spodenkach i przydała się bardzo. Wybrałem takie fajne miejsce, to była taka kolejka. To była taka wielka góra i tam jak się wchodziło na tą górę, to było widać z niej całe miasto, to morze i to wszystko. No pięknie było, taki też zachód słońca. Powiedziałem wtedy do Natalii, żeby mi dała swój telefon i zrobić zdjęcie, żeby się odwróciła w stronę tego miasta, w stronę tego morza, tego wszystkiego. Odwróciła się, wyjąłem pierścionek z moich spodenek, z kieszonki. I następnie powiedziałam, żeby się odwróciła, bo już zrobiłem zdjęcie. No, ja się odwróciłam i tak klęczał, taki zapłakany. Ale tak, powiedziałam, że zostanę jego żoną. No i się ogólnie bardzo cieszę, bo to był super dzień ogólnie też w naszym życiu, prawda? Tak. No. Bardzo. Kochani rodzice, dziś staję się żoną i to jeden z najważniejszych dni w moim życiu. Mamo, tato, dziękuję Wam za miłość, za troskę, za pomoc, jaką mi okazaliście do tej pory i jaką mi okażecie na następne moje lata. Cieszę się, że jesteście razem ze mną. Dziękuję Wam za wszystko, co zrobiliście dla mnie. Dziękuję Wam za Waszą przyjaźń, troskę, wsparcie, za tą miłość, którą mnie darzycie. Dziękuję Wam za Waszą pomoc i za to, że zawsze jesteście przy mnie. Dziękuję, że jesteście i że mogę na Was zawsze liczyć. Mamo, dziękuję Ci za to, że zawsze jesteś przy mnie. Jestem Ci bardzo wdzięczna za to, że mimo, że bardzo długo pracowałaś, to w domu czekał na nas zawsze mega pyszny i ciepły obiad. Za to, że zawsze dbałaś o to, żebym pojechała na jakiekolwiek wakacje. Dziękuję Ci za święta pełne prezentów,
I ogólnie jesteś cudowną osobą. Cieszę się, że zawodowo poszłam w Twoje ślady. Uwielbiam Cię. Kochana mamo, dziękuję Ci za to, co dla mnie zrobiłaś. Dziękuję Ci za to, że jak przyjeżdżam do domu, zawsze bardzo dobrze mi ugotujesz. Dziękuję za to, że tak zawsze troszczysz się o mnie. Za to, jak wracałem z dyskotek, czekałaś na mnie. Dzwoniłaś do mnie, gdy jeździła jakakolwiek karetka koło naszego domu, czy ze mną wszystko w porządku. Dziękuję Ci za pomoc. I dziękuję Ci za wszystko. Kocham Cię. Kochany tato, dziękuję Ci za to wszystko, co dla mnie zrobiłeś, czego mnie nauczyłeś, co mi pokazałeś. Dziękuję Ci za to, że zabierałeś mnie w różne zakątki Europy. Już od małego pokazałeś mi trochę innego świata. Dziękuję Ci za to, że tak jakby odziedziczyłem po Tobie tą pracę. Pokazałeś mi to już od młodych lat, jak to wszystko wygląda. Że teraz ja mogę być tym kierowcą. I dziękuję Ci za to, co mi przekazałeś i jakim jestem człowiekiem. Jesteś najwspanialszym tatą na świecie. Kochany tato, dziękuję Ci za to, że mam Cię obok, za to, jaką jesteś osobą, za to, że zawsze potrafisz wszystko naprawić. Nieważne co, Ty zawsze wiesz, jak to zrobić. Dziękuję Ci za Twój cudowny gust, który po Tobie odziedziczyłam. Też może troszkę charakter. Jesteś wspaniałą osobą. Bardzo Cię kocham. Agnieszka i Marcin, dziękuję Wam za tą osobę, która jest teraz koło mnie, za moją żonę. Dziękuję, że tak ją wychowaliście. Dziękuję Wam za wszystko, za to, że nam pomagacie, kiedy nam jest potrzebna ta pomoc. Panie Elu i Panie Sławku, od dziś jesteśmy rodziną. Tak w sumie to od pierwszego momentu wiedziałam, że mnie pokochacie jak własną córkę. Ale bardzo się cieszę, że tak to wszystko wyszło, że dobrze się dogadujemy. Dziękujemy Wam za te wszystkie cudowne paczki, za świeże warzywka, które wysyłacie nam do Niemiec. Ogólnie dziękujemy za wszystko. Kochani goście, przede wszystkim chcielibyśmy podziękować również Wam za to, że czasem musieliście pokonać tylko kilka kilometrów, a czasem tysiące, ale mimo wszystko... Dziękujemy, że przyjechaliście, jesteście razem z nami i możemy ten dzień świętować wszyscy razem.